Witam serdecznie w siódmym odcinku Zagrajmy w Menadżera 2012. Tak jak mówiłem, okres przygotowawczy skończyłem, sparingi i jestem już na meczu pierwszym w tym roku. Gram u siebie z Polonią Warszawa, także przechodzimy do ustalenia składu, jakim się będziemy tutaj poruszać. Tak, zostawimy tych obrońców i tutaj by musieli tak, bramkarz. Bramkarz tutaj obok. Obrońca napastników Crespo i Smolarek. Tak, ławka rezerwowych, żeby było wzmocnić. Lenicki, Wilk, no i to jest ławka rezerwowych. Tak jest, ławka rezerwowych jest kompletna. Reszta zawodników, że tak powiem, jeszcze się nie kwalifikuje do pierwszego składu. Dobra. A, jeszcze jeden. No to ten jeszcze młody zawodnik Polo. Tak, przydzielamy numery. Ustawienie przeciwnika. I tak, jesz na pressing, Bruno to samo, napastnik jeszcze, aha, napastnik jeszcze to samo. Dobra, polecenia z ławki. Ataki skrzydłami i... Okej. Mamy to ustawione i zaczynamy mecz. Atakuje Polonia w drugiej minucie. Przejęcie piłki i kontra. Niestety się nie udało. Znowu Polonia atakuje. 15 minut gry, 0-0. No ale takie podanie, kurde mole. No niebezpiecznie było teraz. Jodłowiec uderzył nad bramką. O, niebezpiecznie przerwali akcję poloniści.
Znowu poloniści atakują. Nie, rzut karny, niestety. Bardzo niedobrze. 30 minuta się zbliża i może być 1-0 dla Polonii. Bruno pewnie strzelił gola. Niestety. Gra się jakoś nie klei. No, Smolarek, kurczę, mogłeś to strzelić. A, strata zaś, znowu głupia strata. Tym razem korner dla Radziankowa. Gol! O kurde! Przyjęcie piłki, a je bramka! Jezus Maria, ale mieli teraz szczęście poloniści. Samobójcza bramka by była, ale... Niestety, mają więcej szczęścia niż Radziąków, dlatego prowadzą 1-0. Wolski rzuca wolnego, o Jezu! Bramka! Ale niestety, spalony. No ja. Czy rzeczywiście był? Był, niestety był. Za bardzo wyszedł skrzydłowy Radziankowa i ten gol musiał być nieuznany. Choć sam pomysł i akcja już zaczynają lepiej grać po straconej bramce. Ale do pierwszej połowy już nie udało im się odrobić strat. No, to musi być kartka. A kartki nie ma. Dobrze, trzeba tu zrobić tak, ofensywa. Piłka do napastników. Tak. Dobra. Jeśli chodzi o skład Crespa, rzeczywiście słaby mecz, zagrał, muszę go zmienić. I też jeszcze słabo gra Guti. Dobra. Ale zmienimy tylko napastnika na razie. I powinno być lepiej. Młody Polo wchodzi za Crespo. Zobaczymy, jak mu się powiedzie. No i głupia strata piłki, niepotrzebny strzał. Nie ma nikogo i niestety piłka wybita przez obrońców Polonii. I rzut rożny. Krótko wybity, rzut rożny i faul piątka. Na drugi faul znowu kartki nie ma. I znowu rożny. Wolski słabo bije te rzuty rożne i wolne. Niedokładnie, za nisko. No i znowu to samo. Kurde mole. Wolski jest do zmiany, nie ma co. Dobra, Wolski zmiana.
Niebezpiecznie znowu było. Oż kurde wolę. Smolarek, idziesz. O, Matsui pięknie mógł to uderzyć. Dokładniej bramka by była. Znakomicie polo, ale niestety nie udało się. I znowu rzut rożny. No już trochę lepszy był ten rzut rożny, ale uprzedził obrońca Polonii mojego zawodnika. Przewaga liczebna, nie ma co tutaj bronić. Punkty są potrzebne już w tym meczu. No, Salamon, ale Przyrowski wiedzie, ma stać. No i znowu niedokładne podanie, znowu obrona. Obrona Częstochowy, Polonia Warszawa. No trzeci fał, piątka i znowu bez kartki. No to już jest naprawdę. Muszę teraz się uda coś podać pięknie, ale tutaj znowu obrona. A i takie strzały na wiwat, no niestety. Nie idzie złamać tego muru w tym meczu. Polo idzie na przebój, Polo, komu Polo podaje? Jest Salamon, Jezus, boczna siatka. Kurczę wolę, szkoda. Teraz nie, nie, znowu nie ma bramki. Naprawdę. O Jezus, Sikorski, co robi Sikorski? Bronić to, znakomicie. Trzy minuty doliczył sędzia do końca meczu. No i niestety. Tak, tu musi być od razu kartka. Piątek sobie może faulować, a mój zawodnik musi od razu mieć kartkę. No szybko, jakaś kontra jeszcze. Ja, takie podanie. No. Szkoda słów. Koniec meczu. Niestety porażka. Na rozpoczęcie rundy. Dwanaście strzałów na 8. Jeden celny Polomni, no i 1-0. No. W tabeli nas Polonia wyprzedziła o punkt. Także nie jest najgorzej. Jeszcze jest szansa do gonienia. Konferencja, nie chce mi się brać udziału, to asystenta wysyłam. No.
Niestety. Rozmowa z Kalabą. Dobra, masz zamknąć pysk i trenować. O, kontrakt będzie podpisany z młodym zawodnikiem z Mali, perspektywicznym, ale to w nowym sezonie. Dołączy do mojej kadry. Dalej, co tu mamy? Kuba. Na Kubie nie ma żadnych talentów. Da, wyślemy do Kolumbii. W Japonii to samo. Tym razem do Izraela wyślę skauta. Tam może jakiś zawodników w miarę tanich znajdzie. Teraz mecz z Widzewem. Następny scout. O, z Algierii trochę nawet znalazł z tych talentów. Ta Afryka, Afryka. Do Nigerii. Kopalni talentów. Wyślemy scouta. A nam tutaj kogo znalazł? Algierii. To nie umie. Z Algierii. Tak, kogo tu mamy? Wszystkie gwiazdki. Ami Soit. Tak. No proszę bardzo, jakiego zawodnika mi znalazł? Za jakieś śmieszne pieniądze. Trzeba go natychmiast kupić. Tutaj to może być dobry zawodnik. Nie, słaby. Dobra. 1-1 z Polonią Bytom U18, ale my przechodzimy do składu i robimy zmiany. Milk idzie za Wolskiego. Tutaj za Gutiego Zejba. Niech wejdzie, bo Guti słabo gra. Kogo tu jeszcze? Oszczołek, tak.
Nalepa. Wilk. Proszę bardzo. Napastnik. Crespo. Matsumi, proszę bardzo. Crespo wygóry. Sławki. Wejdzie Mac. Dobry. Za niego. Ofensywa od razu. Instrukcje. Tak. Przede wszystkim napastników. Polecenie z ławki. Ataki skrzydłami. Dobra, na razie tyle. Zaczynamy mecz. W zmienionym składzie. No, piękna akcja, mogło się podobać. Piłka z nogi do nogi. No i bardzo dobrze, bramkarz obronił. O, spalony, szkoda. Nie no, te stałe fragmenty gry są beznadziejne. No i znowu niebezpieczeństwo pod bramką ruchu. Ale Smolarek nie tak się strzela. Polo, polo i nic z tego nie ma. Piętnaście minut gry i 0-0. No niestety, uderzenie niecelne.
Jakby jakaś drużyna strzeliła światło bramki, to może by jakieś było zagrożenia, tak to jest. Dobra obrona. O! Janoszko strzelił obok bramki. Teraz Wizew trochę zaatakował. Szybciej ta piłka, szybciej Milk. No ale jak takie zagranie, no. Kolejny rożny. Może teraz się uda wreszcie coś zagrozić bramce przeciwnika. Też nie, też nie, też nie. No nie. Szefał. No, strata piłki, niedobrze. No nie. Gol samobójczy w ostatnich minutach pierwszej połowy. Bez nadzieja. Może się uda to zaraz odrobić. Nie, niestety. Wyborna sytuacja została znowu niewykorzystana. Kurde, coś pechowo się zaczyna ta runda. Na polo rzeczywiście, polo za nerwowo gra. Aby tak pozmieniać trochę. O. Dobra. Na razie zrobimy taką zmianę. To mogło być poważne zagrożenie bramki. Roman atakuje. No i znowu nie ma bramki. Tłok w polu karnym Wizewa. I wybicie. I znowu wydrożny. Nie, wolno. Z autu. Kurde, mole. Nowe instrukcje wysłane do zawodników.
Bramkarz obronił, bardzo dobrze. Zmiany. Zrobimy taką zagrywkę na ostatnie 10 minut. Spotkanie. Kolejny faul, kolejna kartka. Niestety, kolejna porażka. Kolejna porażka. Także punkty znowu stracone. I znowu nie chce mi się iść na konferencję prasową. Także. Teraz jest przerwa. Dopiero 1 kwietnia jest mecz z Lechem. A w międzyczasie jest sparring z Tychami. Także tam sobie teraz tą formę muszę wykrystalizować. Na ostatnie mecze tej rundy. Bowiem słabo to wygląda. Kontrakt. Nie chcę przejść, to nie. Dobra, to jest mecz drugiej drużyny. Inne mecze ekstraklasy. Dwa do trzech, Śląsk wygrywa. Polonia tak samo, jest w dobrej formie, widać. Lech remisuje. Tak. Okej. O, niespodzianka, Piast 4-0 z Wisłą wygrał. Rezerwy wygrały 3-0. Także może na nich postawić w następnym meczu. Zobaczymy.
Dobra, to tyle w tym odcinku. Na razie, cześć.